Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Witold Orłowski, ekonomista, główny doradca PwC. Dzień dobry, panie profesorze. Pozwolę sobie takie ogólnorozwojowe pytanie zadać, to, które nasi widzowie mogli zobaczyć na tej planszy zapowiadającej nasz program. Czy rzeczywiście jest sytuacja budżetu nasza tak trudna, że może zabraknąć pieniędzy na emerytury albo na pensje? Oczywiście nie na wszystkie. No, ale rząd się jakoś wyżywi. Ale na przykład na 13 bądź 14 emeryturę. Ja od razu powiem, że najpierw powiem optymistycznie, ale potem troszkę będę ale dodawać. Optymistycznie jest tak, że na pewno nie zabraknie pieniędzy na emerytury. Emerytury są gwarantowane przez, no najpierw jest oczywiście ZUS, który ma swoje dochody, ale gdzieś tam na końcu są gwarantowane przez państwo. Czyli w ogóle jeśli pada pytanie, czy zabraknie pieniędzy w budżecie na emerytury, odpowiedź jest oczywiście nie. Oczywiście mówimy o emeryturach tych normalnych, bo mogą do tego dochodzić 13, 14, a przed wyborami wiadomo, że politycy mogą wpaść na pomysł 15, 16, 17. To nie zależało od tego, jakie będzie poparcie i na ile się będą starać zyskać przychylność wyborców. Natomiast główne pytanie tak naprawdę nie polega na tym, czy zabraknie, bo tych pieniędzy nie zabraknie. Oczywiście to takie prowokacyjne trochę pytanie. Ale wcale nie takie nierozsądne, bo tak naprawdę jest pytanie, ile te pieniądze będą warte. Czyli krótko mówiąc, to, że rząd nam nominalnie, że rządowi nie zabraknie pieniędzy na wypłacanie, to ja nie mam cienia wątpliwości. Natomiast w zależności od tego, na ile umiejętnie prowadzona jest polityka gospodarcza, to te pieniądze mogą być warte więcej niż mniej lub mniej. Czyli krótko mówiąc, pytanie, jak silna będzie inflacja i jak wiele inflacja pożre z tego, co jedną ręką niejako rząd nam da, a drugą ręką, no, może nie celowo, ale przez nieumiejętne działania może odebrać. No właśnie, jaka będzie inflacja? Ten ostatni odczyt GUS-owski za październik to jest 17,9%. Narodowy Bank Polski szacuje, że pierwszy kwartał przyszłego roku to będzie jeszcze cały czas wzrost inflacji, ale od drugiego kwartału inflacja zacznie powoli maleć po to, żeby w roku 2024 dojść do celu inflacyjnego, a przypomnijmy, ten cel inflacyjny to jest 2,5 plus minus 1 punkt, czyli przyjmijmy, że to jest 3,5% inflacja za 2 lata. Po pierwsze, czy to jest realna ścieżka? Po drugie, czy rzeczywiście w marcu dojdziemy do tego piku, jaki on będzie? Nie wiem, prezes Glapiński mówi, że nie przebijemy 20%. I czy później wejdziemy na ten takie ładne określenie płaskowyż? No, może zacznijmy od łatwiejszego pytania. To znaczy, czy będziemy mieli pik, czy przekroczy 20%? No, jestem przekonany, że przekroczy 20%. Natomiast rzeczywiście, no, najbliższe miesiące oczekujmy dalszego przyspieszania inflacji. W pierwszym kwartale rzeczywiście, no, nie ma, ja nie mam wątpliwości, że będzie to ponad 20%. Potem inflacja nam się rzeczywiście obniży. To jest ciekawy efekt, o którym ekonomiści mówią, tak zwany efekt bazy. Efekt bazy polega na tym, że jak ceny podnoszą się, są dość wysokie, podniosły się w danym momencie, to przez 12 miesięcy widzimy w inflacji efekt. Inflacja z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast jak już ceny się ustabilizują na tym wysokim poziomie, to po 12 miesiącach jaki jest dalszy wzrost w stosunku do tego wysokiego poziomu? Już nie ma tego wzrostu, czy jest znacznie niższy. Efekt bazy to jest, jak to mówię, odniesienie do bardzo wysokich cen z ostatnich 12 miesięcy. I tutaj można mieć nadzieję, że jak efekt bazy nastąpi, no to rzeczywiście inflacja nam się zmniejszy. Oczywiście od razu powiedzmy, to nie znaczy, że ceny spadną. To znaczy, że one pozostaną na takim wysokim poziomie. Będą mniej rosły. I będą mniej, znaczy ceny energii pozostaną na wysokim poziomie, a inne będą wolniej rosły po prostu. Pytanie, jak szybko będą rosły? No, ja mam wrażenie, że raczej spodziewajmy się jakichś 10-15%, a nie takich 3%, o których mówi Narodowy Bank Polski. Przy czym to za chwilę też dlaczego, ale no to jest cały czas wysoka inflacja oczywiście. Z tym, że no, jakiś oddech, nie będzie to 22%, tylko 15%, no to troszkę lepiej to wygląda. Natomiast ceny wcale nie będą spadać, będą nadal rosły, moim zdaniem, należy powiedzieć, bardzo szybko.
A to, czy ta dynamika cen, czyli te 15%, będzie nadal spadało z miesiąca na miesiąc i w końcu, jak chciałby NBP, za 2 czy 3 lata to już będzie tylko 3%, czyli tyle, ile jest zapisane, no to zależy od prowadzonej polityki. Sama z siebie inflacja tak łatwo nie spada. Narodowy Bank Polski trochę zakłada, że zaklinając rzeczywistość, że no na pewno, jak już nie będą rosły ceny energii przez Putina podbijane, nie ma wątpliwości, że tak jest, to wtedy no my wszyscy powiemy, ach, to nie ma co żądać podwyżek płac, nie ma co, i ta inflacja nam spadnie do 3%, czyli takiego poziomu, no nie chcę powiedzieć niezauważalnego, ale takiego, który nas nie boli tak bardzo. Tak. Natomiast niestety rzecz jest bardziej skomplikowana, bo to wcale nie jest gwarantowane. NBP wskazuje również, zresztą to było widać po tych ostatnich decyzjach RPP, gdzie nie podniesiono stóp procentowych, że w tych komunikatach po posiedzeniach, że nie podniesiono tych stóp ze względu na to, że idzie spowolnienie gospodarcze, które automatycznie będzie wyhamowywać konsumpcję, czyli tych pieniędzy na rynku tak dużo nie będzie. Nie będzie tego, niektórzy to określają mianem tej spirali cenowo-płacowej. W związku z tym ta interwencja na chwilę obecną nie jest potrzebna. Czy rzeczywiście tak może być? Czy może, ale nie musi. Po pierwsze dlatego, że nam grozi sytuacja, którą ekonomiści nazywają stagflacją. Powiem zaraz, o co chodzi. Inflacja to jest sytuacja, kiedy no, na rynku jest popyt, rosną ceny. Niepokoi nas. Recesja czy stagnacja gospodarcza to jest moment, kiedy wzrost jest bardzo powolny, ale wtedy normalnie nie ma problemu z inflacją, no bo wiadomo, na rynku nie ma tyle pieniędzy. A stagflacja to jest ta niestety nieszczęsna sytuacja, do której doszło teraz i z której musimy się próbować wyplątać, kiedy jednocześnie mamy kiepską sytuację na rynku. Rzeczywiście ta produkcja nam spowalnia coraz bardziej i podejrzewam, że w pierwszej połowie roku w ogóle będzie spadać już. A jednocześnie inflacja się utrzymuje na całkiem wysokim poziomie. Dlaczego? Bo jak ekonomiści mówią, następują tak zwane efekty drugiej rundy, czyli spirala inflacyjna. Oczekujemy inflacji wyższej w przyszłym roku, w związku z tym no, domagamy się od pracodawców podwyżek. Pracodawcy, jak wiadomo, chętnie podwyżek nie dają, no ale jeśli też są przekonani, że inflacja będzie wysoka, no to też sobie liczą, że oni też podniosą ceny, więc w końcu dadzą. Proszę zwrócić uwagę, że nasze płace w Polsce rosną w tempie kilkunastu procent. No ostatni odczyt, wczorajszy odczyt GUS-u to jest 13%. To jest dużo. To jest oczywiście mniej niż inflacja i to boli, natomiast to jest cały czas wysokie. I oczywiście można mieć sytuację taką, w której no, na rynku nie jest najlepiej, czyli teoretycznie inflacja powinna spadać, a wpadniemy w taką spiralę. Płace rosną, wszyscy oczekują, że inflacja będzie te, nie, 10, między 10 a 15%, więc pensje rosną o tyle, więc koszty produkcji rosną. Więc czyli trochę i to jesteśmy, tak się na jałowym biegu ta inflacja się trochę kręci. Sami sobie winni, tak? To jest ten efekt psychologiczny, tak? Nie jesteśmy sami sobie winni. Znaczy, to jest odpowiedzialność, znaczy powiedzmy jasno, czy czynniki zewnętrzne po pierwsze i po drugie jest odpowiedzialność rządzących, żeby nie dopuścić do sytuacji wzrostu. To wszystko, jak się mówi, zależy od wiarygodności Narodowego Banku Polskiego, czyli polityki pieniężnej. Jaka jest zdaniem pana ta wiarygodność? No niestety niższa niż była. No bo jak prezes się przez ileś miesięcy pokazywał i mówił, że od następnego miesiąca inflacja już będzie spadała, a ona rosła zamiast spadać, no to po pewnym czasie, po iluś miesiącach przestajemy trochę w to wierzyć, tak? Jak przez ileś czasu Narodowy Bank Polski mówił w swoich projekcjach, że no tak, no teraz to wzrośnie jeszcze przez ten kwartał, od następnego to już będzie spadać gwałtownie i my widzimy, że to się nie dzieje, no to przestajemy trochę, to zaczynamy uważać, że te słowa, to one są nie dlatego, że Narodowy Bank Polski naprawdę uważa, że tak będzie, tylko po to, żeby właśnie nas uspokoić, żebyśmy nie żądali żądań. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o inflację. Ja już się wielokrotnie spotkałem w tej chwili, przedsiębiorcy to potwierdzają, pracodawcy, że pracownicy przychodzą i mówią, że chcą podwyżek, nie mówią, że chcą podwyżek płac. My chcemy tylko wyrównania inflacji, my nie chcemy żadnej podwyżki. My wiemy, że jest trudno, ale my chcemy wyrównania inflacji. I to jest właśnie sytuacja inflacyjna, w której my uważamy, że to nie jest żadna podwyżka. To jest po prostu, my wiemy, że inflacja będzie jaka będzie, domyślamy się i dlatego chcemy wyrównania, uważając, że wcale nie żądamy żadnej podwyżki. Gdybyśmy bardzo wierzyli Narodowemu Bankowi Polskiemu, mówiącemu inflacja za rok będzie
3%. No to byśmy może nie zażądali podwyżki o kilkanaście procent w tym roku, no a pracodawcy by jej na pewno nam nie dali. Ja wiem, że to nie jest łatwo, no będę dostać podwyżkę od pracodawcy, no ale wiadomo, że jedni są bardziej, potrafią bardziej wymagać, inni nie, no są... No są różne zawodowe, branże, są różne branże, różne, no, są tacy, którzy, nie wiem, w górnictwie mamy po 30 parę procent wzrostu płac w ciągu ostatniego roku. Górnictwo i transport to są akurat te branże, które potrafią sobie wywalczyć. To widzimy w tych danych GUS-owskich, że tamte płace rosną najszybciej. Tak jest, ale tak samo oczywiście w petrochemii, w tym, no wiadomo, że są te przemysły, w których mamy w tej chwili bardzo dobre, dla nich dobrą koniunkturę, bo ceny energii są wysokie, ceny węgla są wysokie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no właśnie w tej chwili NBP nam mówi, inflacja spadnie za trzy lata do 3%. Ale jeszcze tydzień temu czy 10 dni temu obowiązywała prognoza, że to już za dwa lata spadnie do 3%. No więc trochę człowiek ma wrażenie, że to jest trochę tak, że już urzędnicy wysocy Narodowego Banku Polskiego, no złapani za rękę, że no dobra, mówiliście, że ma już spadać, a nie spada, to aha, nie, to teraz jeszcze nie spada, ale to za rok spadnie, a jak widać już, że za rok nie spadnie, to za dwa lata spadnie. Więc to jest po prostu mało wiarygodna. Jak walczyć z inflacją i czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką alternatywą, że niższa inflacja oznacza wyższe bezrobocie? Mówimy o obecnej sytuacji. No, na krótką metę to jest tak, że gdyby Narodowy Bank Polski chciał rzeczywiście zwalczyć w tej chwili inflację, znaczy zwalczyć, w sensie obniżyć ją znacząco, musiałby bardzo podnieść stopy procentowe silnie i powiedziałbym, większość ekonomistów, większość, nie mówię, że wszyscy, zgadza się, że to nie byłoby dzisiaj mądre. No wiadomo, że grozi nam tak czy owak może i recesja, czyli spadek produkcji, no więc jeszcze w tej chwili wprowadzać stopy, nie wiem, 15%, no to rzeczywiście już by była... Produkcja budowlana, montażowa, czy... Produkcja budowlana już jest zero. Stanęłaby całkowicie. Spada, tak, no już w tej chwili stanęła, a prawdopodobnie by spadła mocno. Czyli wiadomo, że tutaj trzeba szukać jakiegoś kompromisu. Z drugiej strony problem... No właśnie już mówię, problem polityki walki z inflacją jest taki, że niestety nie ma prostego. Znaczy, jeśli byśmy jakoś strasznie wierzyli bankowi centralnemu, no to wystarczyłoby, powiedziałby, w przyszłym roku będzie 3% i wierzymy, że 3%, nie żądamy podwyżek płac. Widać już, że nie wierzymy. Tak? I trochę bank centralny i jego zarząd są sobie winni Rada Polityki Pieniężnej, bo tak prowadzili politykę tą informacyjną. Ja wierzę, że w dobrej wierze to robili, to znaczy chcieli nie dopuścić do tego, żeśmy się bali inflacji, ale to jest polityka tak robiona, no, doprowadziła do tego, że po prostu straciliśmy zaufanie raczej, a nie pomogło to. Natomiast drugi problem polega na tym, że na inflację wpływa zarówno polityka banku centralnego, jak rządu. Bank centralny generalnie podnosi stopy procentowe po to, żeśmy mniej kredytów brali. My, sektor prywatny, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa. I to się w zasadzie udało. Natomiast niestety w tym samym czasie rząd zaciąga coraz więcej kredytu. W ten czy inny sposób, bo rząd to trochę ukrywa przed nami. Znaczy mówi, to nie rząd zaciąga, to na przykład fundusz jakiś specjalny zaciąga ten kredyt i tak dalej, i tak dalej. Na przykład. I mamy w tej chwili sytuację taką, w której, no jak mówię ekonomicznie, to jest tak trochę jak kierowca, który prowadząc samochód jedną nogą, czyli tą bankową, stara się przycisnąć hamulec, a drugą nogą dodaje gazu. No wiadomo, że to jest rzecz nieskuteczna. Muszą się dostosować obydwu. Co by pan doradzał rządowi, jakie działania powinien podjąć, uwzględniając to policy mix, czyli to, że... No właśnie, policy mix to jest to łącznie używanie hamulca i gazu, czyli tak jak że rząd jednak nie funkcjonuje w próżni i ta większość, która jest, chce wygrać wybory w przyszłym roku, zresztą jak każda większość rządowa, tak. I musi używać takich instrumentów, żeby nie zostać zmieciona ze sceny politycznej. No tak. Znaczy to trzeba powiedzieć tak, że rządzący obecnie mieli ogromne szczęście, bo przez pierwsze 6 lat rządów mieli no właśnie cały czas z górki, to znaczy świetną koniunkturę na świecie. No teraz przez ostatnie 2 lata czy 2,5 roku naprawdę trafili na ciężkie czasy i muszą sobie z tym radzić. Oczywiście, że problem polega na tym, że no nie ma takich bezbolesnych sposobów zwalczenia inflacji. Natomiast nikt nie mówi, że teraz, kiedy jest sytuacja ciężka, to trzeba natychmiast śrubę dociskać i gwałtownie inflację zwalczać. Bez wątpienia rząd powinien pokazać, jaka jest sytuacja, jak zamierza ograniczyć
deficyt budżetowy, który będzie duży bardzo w przyszłym roku, jak zamierza go ograniczyć w kolejnych latach. Narodowy Bank Polski powinien no właśnie to odzyskać wiarygodność również na zasadzie takiej, że jeśli na przykład nie chce w tej chwili podnosić stóp procentowych, to może tylko w jasny sposób trzeba powiedzieć, nie podnosimy ich dlatego, że może być recesja, ale niech tylko minie groźba recesji, to oczywiście możemy, jeśli inflacja będzie wysoka, podnieść jeszcze silniej. Czyli trzeba odzyskać wiarygodność. Problem, który mamy naprawdę duży, ja tutaj nie zazdroszę, współczuję rządzącym, no bo jest to, że wybory za 11 miesięcy i mamy, powiedziałem, taką wyraźnie sytuację, w której ci ministrowie w tej chwili odpowiedzialni również z premierem, no tak jakby zaczynali troszeczkę mówić, no ograniczmy się, nie możemy. A ci, którzy podejmują decyzje polityczne i których właśnie interesuje głównie to, jakie są słupki poparcia, mówią, skąd idziemy, będziemy rozdawać, więcej musimy przed wyborami. Najgorsze, co widzimy w tym, to jest zachowanie względem pieniędzy z Unii Europejskiej, bo to są pieniądze, które czekają na wydanie. One no, gigantycznie pomogły nam walczyć. KPO, mówimy głównie o KPO, chociaż tam w tle jest też, że fundusze strukturalne mogą być zagrożone, jeśli KPO nie będzie uruchomiony. I to są pieniądze, które by nam gigantycznie pomogły zwalczyć recesję przy umiarkowanym bardzo efekcie inflacyjnym, dlatego że no, to są euro, które przychodzą. To z jednej strony oczywiście no, powoduje, że na rynek wypływa więcej pieniędzy, te inwestycje są robione i dzięki temu nie mamy recesji, ale z drugiej strony to wzmacnia nam złotego, a wzmocnienie złotego zawsze ogranicza skalę inflacji. Czyli to są takie, powiedziałem, jeśli jest jedno narzędzie polityki gospodarczej, które jest absolutnie oczywiste, że powinno być użyte natychmiast, w takiej sytuacji, jaką mamy, to są właśnie pieniądze z KPO. No i widzimy już, cały czas widzimy, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to będzie przerwane w którymś momencie, ale widzimy, że polityka zaczyna być ważniejsza niż gospodarka, niż to dochody ludzi, niż inflacja. To jest częste, nie tylko u nas. No ale wie pan co, ale zwróć uwagę. Viktor Orban, na którym nasi rządzący bardzo lubią się wzorować, co zrobił w momencie, jak zagroziło, że nie będzie pieniędzy unijnych? Okazało się, że doszedł natychmiast. Już w tej chwili dochodzi do porozumienia z Komisją Europejską. Nasi rządzący są cały czas niezdolni podjąć takiej decyzji. Dobrze, panie profesorze, jeżeli rząd miałby szukać oszczędności, zresztą mówię o tych oszczędnościach, tak, że wyjąwszy politykę społeczną i obronność, to gdzie on tych oszczędności mógłby szukać, tak? Skoro ponad 70% wydatków z budżetu są sztywne wydatki. No, odpowiedź na to jest niestety wszędzie. To znaczy oszczędności, jak pan doskonale wie i słuchacze nas wiedzą też, nie robi się dlatego, że człowiekowi sprawia przyjemność dokonywanie oszczędności w budżecie, tylko dlatego, że trzeba to robić, że jakiś jest powód, dla którego musimy to zrobić, jeśli chcemy, żeby inflacja nie zjadała naszych dochodów. No i w związku z tym no, trzeba szukać wszędzie oszczędności. To, że 70% jest wydatków sztywnych i to się jeszcze zwiększyło w ciągu ostatnich kilku lat, no to trochę rządzący sami sobie zawdzięczają. Ekonomiści co roku mówili w tych czasach dobrych. To nie jest dobry kierunek zmian. Jak przyjdą cięższe czasy, będą z tego tytułu problemy. Rządzący mówili nic podobnego, na wszystko nas stać, nie ma żadnych problemów i nie będzie żadnych problemów. No, ale dzisiaj się trzeba z tym radzić. Jest jak jest, czyli gdzie ciąć? Powiedziałem już, niestety trzeba będzie ciąć pewnie wszędzie. I to mówię to bez żadnego uśmiechu, ani bez żadnej przyjemności, bo naprawdę tylko, nie wiem, jakaś osoba o sadystycznych skłonnościach byłaby zadowolona mówiąc o tym, ale jeśli nie chcemy, żeby inflacja zżerała nasze dochody, no to trzeba będzie szukać oszczędności wszędzie, gdzie tylko będzie można. Ja powiem w drugą stronę, gdzie nie należy ciąć. No należy stwierdzić, które osoby w Polsce są naprawdę najbardziej narażone. Grupy ludzi, grupy społeczne, ale również na przykład firmy małe, którym grozi w tej chwili masowy upadek. I powiedzieć tych, którzy naprawdę sobie nie poradzą, no to musimy wspierać. Podobnie jak musimy wydawać na przykład na obronę więcej, nie z powodu naszego wyboru. Czyli raczej powiedzieć sobie, gdzie nie możemy dokonywać oszczędności. A wszędzie indziej niestety oszczędności, tam gdzie nie będzie to absolutnie wykluczone, to oszczędności dokonywać niestety trzeba będzie. Czyli mówiąc kolokwialnie, walka z inflacją musi boleć. No niestety, jak już jest inflacja, to nie ma bezbolesnego sposobu zduszenia inflacji. Dziękuję ślicznie. Profesor Witold Orłowski był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.